Cześć, witajcie na moim kanale. Dzisiaj pokażę Wam, jak wykonać krok po kroku takie bąbelki na paznokciach. Technika jest bardzo prosta, a efekt spektakularny. Jak ciekawi Cię, jak taki efekt na paznokciach uzyskać, to zapraszam do oglądania dalej. Ale zanim będziesz oglądać dalej, to naciśnij czerwony przycisk subskrybuj oraz daj kciuka do góry. Dla Ciebie jest to zaledwie chwilka i tak tutaj na moim kanale jesteś, więc możesz mnie wesprzeć. A dla mnie jest to wielka radość i wdzięczność, że mnie wspierasz i pomagasz, aby kanał się dalej rozwijał, a filmy zdobywały większą popularność. Z góry bardzo dziękuję za wszystkie subskrypcje i łapki w górę. Zanim przejdziemy do zdobienia, to muszę ściągnąć starą hybrydę. To zdobienie, które widzicie, wykonałam 6 tygodni temu i jest na moim kanale. Jak jeszcze go nie widzieliście, to koniecznie musicie nadrobić zaległości i link znajduje się w prawym górnym rogu bądź w opisie. Kolejny krok to opracowuję skórki frezem płomieniowym, następnie wycinam skórki cążkami i już poza kadrem nadałam kształt paznokciom pilniczkiem. W miejscach, gdzie jest naturalna płytka paznokcia, nakładam primer, czekam chwilę, aż odparuje i nakładam bazę proteinową z Neonail. Na paznokciach będą się znajdować kolory, które pochodzą z firmy Nail Professional Choice. Moje zbiory powiększyły się aż o 8 nowych kolorów, a na paznokciach będą się znajdować 38, 49 i 51. Nakładam dwie warstwy lakieru hybrydowego. Dzisiaj skupiłam się głównie na fioletach i ten ciemniejszy to 51, a ten jaśniejszy to numer 49. No i oczywiście każdą warstwą lakieru utwardzam osobno w lampie. Przechodzimy teraz do naprawdę spektakularnego zdobienia, które wygląda obłędnie. Do wykonania jego przygotowujemy sobie odrobinę wody i dodajemy do niej odrobinę mydła w płynie lub płyn do mycia naczyń. Jest to obojętne, jaki będzie to detergent, bo nam zależy tylko i wyłącznie na pianie. Mieszam wodę tak długo, aż uzyskam odpowiednią ilość piany. Jak już pianę mam przygotowaną, nakładam na paznokcie top o błyszczącym wykończeniu, na tych, na których chcę, aby znajdowała się aplikacja, i na jeszcze mokry, nieutwardzony top aplikuję pianę, wkładam ją do lampy i po wyłączeniu się lampy zmywam pianę i zdobienie jest gotowe. Prawda, że bardzo proste zdobienie, a efekt jest zdumiewający? Ta aplikacja ma jeden dość duży minus, jest mocno chropowata, więc jeżeli nosicie rajstopy lub ciuchy bardzo delikatne, w których mogą się pozaciągać nitki, no to raczej bym z tego zdobienia zrezygnowała, nawet po lekkim spiłowaniu powierzchni chropowatość jest dalej mocno wyczuwalna. Mam nadzieję, że film Wam się spodobał oraz dzisiejsza moja propozycja na paznokciach. Jest to bardzo subtelne zdobienie, ale ma jednak coś w sobie intrygującego. No i pamiętajcie, czym ciemniejszy lakier, tym efekt bardziej widoczny. Napisz mi koniecznie w komentarzu, co sądzisz o tym zdobieniu i czy go wykonasz na swoich paznokciach. Jeżeli tak, to podziel się swoją pracą na moim Instagramie bądź Facebooku. Jestem bardzo ciekawa Waszych prac. Oczywiście nie zapomnij o subskrypcji oraz o łapce w górze, a ja życzę Wam twórczego sukcesu i pięknych zdobień. Do zobaczenia wkrótce. Pa, pa!